Pytania o pole w tamtym sezonie, jak pan widział ten zespół i widzi ten zespół teraz? Tak, jak najbardziej oglądałem praktycznie 75% spotkań z zeszłego sezonu. Najbardziej cieszę się z tego, że połowę drużyny udało nam się zatrzymać. Mam na myśli tutaj Adama Kaczmarzyka, Marcela Kapuścińskiego, Kubę Kobla, Adama Skibę. I dokoptowaliśmy do tego zestawu ludzi, którzy chcieli tutaj być, którzy chcą coś udowodnić. No i ze względu na przepis o młodzieżowcu musieliśmy ten przepis tutaj jakoś wypełnić. Michał Kroczak, Marcin Kowalczyk czy Kamil Białochowski spełniają te warunki, a dla mnie jako trenera najważniejsze jest to, że oni wcale nie będą traktowani jako młodzieżowcy, tylko jako seniorzy, którzy gdzieś już byli, coś widzieli, coś potrafią i z tego jestem bardzo zadowolony. To tak naprawdę te godziny szybko upływają do rozpoczęcia sezonu. W jakiej jesteście w tej chwili fazie przygotowań i co czeka Was w najbliższych dniach przed rozpoczęciem na koniec września pierwszej rundy rozgrywek? Pierwsze 7 dni od 11 sierpnia poświęciliśmy głównie przygotowaniu fizycznemu. Tutaj z Bartkiem Komarkiem, który wykonuje kawał fantastycznej roboty, on tak naprawdę rządził w tym czasie. Koszykówka była na dalszym planie. Po tych 7 dniach zawodnicy dostali 1,5 dnia wolnego na zregenerowanie się, na odpoczęcie i wtedy weszliśmy już stricte w koszykówkę. Oczywiście Bartek ma swoje jednostki siłowe czy motoryczne, łączymy to. Zaczynają się mecze sparingowe co 3 dni praktycznie i tutaj już kładziemy zdecydowany nacisk na elementy taktyczne. Pan jest trenerem taktyki ofensywnej czy defensywnej? To trzeba połączyć, prawda? Także my chcemy grać urozmaiconą koszykówkę, tak żeby kibicom się podobało, żeby po wyjściu z meczu zobaczyli, że ten zespół ma jakiś plan, jakiś pomysł na grę, a w obronie z racji tego, że jesteśmy młodym, ambitnym, walczącym zespołem, to nie będziemy na pewno odpuszczać i tutaj kibiców mogę zapewnić, że ta drużyna będzie walczyła do ostatniej kropli potu. Jakie sobie zatem wyznaczyliście te cele? Bo tak jak mówiliśmy, ta faza pierwszej czwórki play-off w tamtym sezonie to było ogromne zaskoczenie. Teraz te plany ze zmienioną kadrą, panie trenerze? Cel jest prosty, wygrać każdy najbliższy mecz, a co to nam da, co to przyniesie, będziemy mądrzejsi za jakiś czas. Także skupiamy się na każdym najbliższym meczu, chcemy się przygotować do niego najlepiej, jak tylko potrafimy, w pełni zdrowi i myślę, że kibice będą mieli powody do radości. Jest pan zadowolony do tej pory z pracy, którą pańscy zawodnicy wykonali? Ma ich pan wszystkich też do dyspozycji? Bardzo jestem zadowolony ze składu, jaki udało się tutaj skompletować. Bardzo jestem zadowolony razem tutaj właśnie z całym sztabem szkoleniowym, muszę to podkreślić, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak przygotowani zawodnicy przyjechali. Także od razu ułatwili nam pracę i oby tak zostało do końca sezonu, że zawodnicy wykonują się wspaniałym entuzjazmem, wysokim profesjonalizmem. Dla nas jako trenerów jest to przyjemność pracy w takim środowisku, z takimi ludźmi. Jak będą wyglądały te właśnie ostatnie gry i przygotowania? Jutro jedziemy do Ostrowa Wielkopolskiego zmierzyć się z ekstraklasową Stalą Ostrów. Najbliższy weekend spędzimy w Tychach na turnieju, gdzie będziemy grać właśnie z gospodarzem turnieju GKS-em i z kimś z pary Bytom Krosno. Później w środę gramy znowu mecz z Ostrawą. Gramy turniej w Opolu i tak właśnie co chwilę te mecze będą wyglądały. Nowy trener w zespole, ale też nowa kadra zawodników. No to poznajmy jednego z bohaterów, mamy nadzieję, zbliżającego się do sezonu pierwszej ligi koszykówki. Przedstaw się nam, tutaj nam, Opolanom. Hubert Pawian, pochodzę z Opalenicy. Ostatnim moim klubem był Górnik Wałbrzych. I od tego sezonu jestem nowym, silnym skrzydłowym zespołu z Opola. To gdzie będzie ta twoja siła, jeśli chodzi o team, o zespół, te mocne, słabe strony? No ale najpierw powiedz mi, czemu koszykówka? Czemu zdecydowałeś się, no bo twoje warunki predysponują cię do kilku innych dyscyplin sportowych, bardzo takich mocnych, męskich. Czemu koszykówka? Dlatego, że już od jakby najmłodszych lat wyróżniałem się wzrostem, miałem też niezłą wytrzymałość. Ze swoim pierwszym nauczycielem od WF-u uprawiałem biegi przełajowe, potem poszedłem na piłkę nożną, no i zostałem gdzieś tam wypatrzony przez trenera koszykarskiego i zająłem się tą koszykówką. Natomiast tak jak pan mówi, mam gdzieś tam predyspozycję też do innych dyscyplin. Teraz sobie przypominam taką anegdotę z swego czasu, jak byłem zawodnikiem w Słupsku. Były trener reprezentacji Polski, Adam Fedorowicz, powiedział, że oj Hubert, ty byś większą karierę zrobił w piłce ręcznej niż w koszykówce. Ale jednak nie posłuchałem jego słów i gdzieś tam ta koszykówka była od najmłodszych lat we krwi i tak już zostało. Nowy zespół, ale też doskonale znasz tych chłopaków przecież z parkietów. Jak wyglądają te zajęcia, jak się czujesz tutaj u nas w Opolu?
Po tych prawie 3 tygodniach mogę powiedzieć, że zespół, w którym teraz jestem, to jest zespół pracy. Jesteśmy bardzo nastawieni na pracę, jesteśmy też bardzo fajnymi, skromnymi facetami i to mi się bardzo podoba, że przychodzimy na trening nie po to, żeby się sobie pogadać, pośmiać się, tylko to, czego od nas wymaga trener, czyli koncentracji i zaangażowania i wkładania w to, co robimy, 100% naszego serca. W Wałbrzychu grałeś o najwyższe cele. Opole było z kolei takim czarnym koniem sezonu. Co dla Was będzie takie i dla Ciebie też oczywiście najważniejsze, jeśli chodzi o ten zbliżający się sezon? No na pewno najważniejszym dla mnie i tak jak to tutaj postrzegam tą swoją pracę w Opolu, będzie każdy kolejny mecz. Będziemy podchodzić do niego jak do naszego ostatniego meczu. Będziemy bardzo, bardzo zaangażowani, będziemy bardzo, już teraz wiem, że będziemy bardzo dobrze przygotowani i fizycznie, i koszykarsko. I wydaje mi się, że z tą grupą tutaj tych, można powiedzieć, młodych ludzi, młodych zawodników, którzy mają gdzieś tam aspiracje grać wyżej, jesteśmy w stanie bić się o najwyższe cele. Nie jestem w stanie określić, czy to będzie finał, czwórka, czy na przykład play-off, bo nie wiadomo też, jaka będzie siła innych zespołów. Natomiast wiem jedno, że ten zespół, który jest teraz tutaj, będzie zespołem bardzo zaangażowanym, będzie grał na 100%. I mówiąc wprost, ja się w takim zespole bardzo dobrze czuję, mimo iż mam swoje lata, to jednak to był jeden z takich głównych czynników, dla których tutaj przyszedłem, czyli młody bardzo trener z takim świeżym spojrzeniem na koszykówkę, no i zawodnicy też młodsi, którzy gdzieś tam tego doświadczonego zawodnika pociągną, popchną do przodu. No to na koniec nie mogę Cię nie zapytać, oprócz sali treningowej, hali meczowej, co Hubert robi, jeśli chodzi o pozostałe pasje poza koszykówką? Jak spędzasz ten wolny czas, o ile go masz oczywiście? Wolny czas, o ile go mam, to na pewno spędzam w gronie rodzinnym, ze swoimi dziećmi, z małżonką w domu. Czy grasz na konsoli w NBA? Nie, w ogóle nie gram na konsoli. Bardziej jakby no, też jakby w stronę sportu idę, oglądam dużo piłki nożnej, ale też taką moją pasją, którą się zaraziłem już kilkanaście lat wcześniej, jest snooker. I wszystkie turnieje snookerowe, które lecą w otwartej telewizji, są tak naprawdę moje. Ale grasz też troszeczkę? Nie, nigdy nie próbowałem. No to kolejne próby. Powodzenia, dziękuję bardzo.